zadebiutowała w wieku 17 lat na deskach teatru w Warszawie jako odtwórca głównej roli żeńskiej w spektaklu Upiór w operze. Już 600 razy ten spektakl ukazał się na deskach teatru, a prywatnie jest właścicielką uroczego mopsa. Kto będzie dzisiaj moim gościem? Zapraszam serdecznie, program Strefa Zoologiczna. Ja się nazywam Michał Sawa. Dzień dobry. Michał Grzegorz Sawa, magister ekonomii, przedsiębiorca zrzeszony w cechu rzemiosł i przedsiębiorczości w Wołominie. Instruktor praktycznej nauki zawodu sprzedawcy, hodowca psów, członek Związku Kynologicznego. Będąc dzieckiem marzył o własnym psie, marzenie zrealizował w 2002 roku. Wspólnie z żoną rozpoczął hodowlę psów wyżeł niemiecki, co przerodziło się we własny biznes. W marcu 2003 roku otworzył firmę Grande Cane. W 2005 roku porzucił pracę w korporacjach finansowych. W 2006 w Warszawie otworzył pierwszy stacjonarny magazyn, w 2010 sklep firmowy, także ze sprzedażą internetową pod adresem grandecane.pl. W 2013 był pomysłodawcą i współorganizatorem akcji Akcja Taka to na karmy dla zwierzaka, której celem było przekazanie tony karmy do schroniska w Katowicach. Od 2016 roku prowadzi program Strefa Zoologiczna w telewizji Słodki Live. Od lipca 2017 jest hodowcą psów Cane, Corso, Italiano. Prosto z Warszawy, ze studia Słodki Live nadajemy program Strefa Zoologiczna. Gospodarzem programu jest Michał Sawa. Aktorka Paulina Janczak jest dzisiaj moim gościem. Witam Ciebie bardzo serdecznie, Paulina. Witam również. Masz pieska? Mam pieska Stefanka. Jest po prostu najpiękniejszym psem na świecie, chociaż wiele osób twierdzi inaczej, ale dla mnie jest najukochańszy. A dlaczego tak twierdzi? Dlaczego tak twierdzi? No za chwilę się to okaże. Każdy ma wyjątkowego psa. To prawda, to prawda. Ja nawet... O, właśnie. Bardzo ładny mopsik. Ja kocham go nad życie, co widać właśnie. On chyba akurat na tym zdjęciu nie odwzajemnia mojego uczucia. On tylko lubi buziaczki, jak mnie budzi rano. Czekaj. Stefanek to facet. Tak. Bo, no, to widać. To widać. Nie lubi być przytulany. Tak jest, ale jeśli rano trzeba mnie obudzić, to jak najbardziej w tym momencie ja tak reaguję, jak on tutaj. No dobra, o której ciebie budzi? Właśnie... Mówi się, że zwierzęta upodabniają się do swoich właścicieli i tutaj jest idealnie tego przykład, dlatego że ja nie jestem rannym ptaszkiem i na przykład potrafię się obudzić o godzinie 11, jak nie muszę wstać rano, a on śpi dalej, ja wstaję. Ja mam zdjęcie Stefanka, ale nie widzę podobieństwa. Powiedziałeś, że pies potrafi się, nie, czy właściciel upodobnić się do psa, czy pies do właściciela? Pies do właściciela, pies do właściciela. Właściciel do psa. Ja nie widzę podobieństwa w dalszym ciągu. Oj tam. Ale naprawdę Stefanek ma to do siebie, że ja na przykład... Jest 11 rano, no już prawie południe. Ja wstaję, a on w tym momencie przekłada się na moją poduszkę i śpi dalej. Bo jest wygrzana. Może tak. Czuje ciepło, a pies zawsze idzie w tą stronę, gdzie jest ciepło. Dokładnie. Przecież nie będziesz szedł do zimnego. A oprócz tego jest leniuchem. Poważnie? Tak, nie wygląda. Ulubione zajęcie jest spaniem i ewentualnie jedzenie. Ale to tyle, ile ja mu dam, to wtedy jest zainteresowany jedzeniem. A tak każdy to pies lubi być przytulany. To jest mops. Słoneczko, tak. Stefanek ile ma lat? Stefanek ma 4 lata. Za 2 miesiące będzie miał. I jak lata. To się zaczęło, że masz mopsa? Albo że razem jesteście od 4 lat? Jesteśmy razem od 4 lat, tak jest. Ja zawsze... Bałam się ze względu na swój zawód i swoją mobilność, bo tak naprawdę nie jestem w stanie usiedzieć zawodowo w jednym nawet mieście dłużej niż jakiś czas. To no właśnie, bo od ilu lat występujesz na scenie? Od 10 lat. No właśnie. Od 10 lat, dlatego często zdarzają się koncerty, czy spektakle, czy plany zdjęciowe po prostu w całej Polsce. I zawsze bałam się mieć zwierzę, dlatego żeby go nie skrzywdzić, żeby nie musiał siedzieć sam cały czas, żeby nie było tego problemu z wożeniem, gdzie można zabrać psa, a gdzie nie można. 4 lata temu się zdecydowałam i to był chyba najszczęśliwszy dzień w moim życiu i to była najlepsza decyzja, dlatego że to taka jest chodząca endorfinka, która za każdym razem tak się cieszy na mój widok, jak chyba nikt inny. Właśnie widzę, dużo emocji z jego strony.
No bo to są kolejne buziaczki. Mówi, kolejny buziak dzisiaj. Tak, jeszcze wytrzymam. To już wie, że już koniec z tego mizianka chyba. Tak, wie, że już za chwilę go postawię na ziemi, bo już go dłużej nie utrzymam. No i jak to jest być taką zajętą osobą, jaką jesteś ty i mieszkać z jednym psem już od 4 lat? Jest cudownie. Ja teraz obecnie jakby żyję na 2 domy, bo żyję w Warszawie i w Łodzi. I to Stefanek dzięki siebie. Temu, tak, no blisko siebie pewnie. I Stefanek dzięki temu zna oba te miejsca i bardzo je lubi. Jeździ ze mną też po Polsce, teraz niedługo pojedziemy do Białegostoku, gdzie wznawiamy spektakl, także Stefanek już również zna hotel, w którym będziemy mieszkać i też go bardzo lubi, bo też właśnie ja wstaję rano na próbę, a Stefanek się przekłada na drugi bok i ma tak, ty idziesz na próbę, pracuj na moje jedzenie, tak, idź. Stefanek miał występować w spektaklu, prawda? Tak, był taki pomysł, dlatego że przygotowywaliśmy premierę Doktora Żywago w Białymstoku właśnie. Mhm. I zarówno w książce, jak i w filmie jedna z postaci, negatywnych postaci tego spektaklu posiada mopsa. Tylko że w ostatniej chwili i reżyser, i ja, i też cała produkcja doszliśmy do wniosku, że to nie będzie dobry pomysł, dlatego że w książce ten bohater nie lubił tego psa. Mimo że cały czas ten pies mu towarzyszył, to jednak on troszeczkę źle się zachowywał wobec tego psa i też trudno by było to zagrać i też taka dezorientacja dla zwierzęcia, dlatego że tam jest olbrzymia scena i tak naprawdę bardzo trudny technicznie spektakl, więc niebezpiecznie. Ale Stefanek wiedział już, że są takie plany co do jego osoby? Zdradziłam mu troszeczkę tej tajemnicy. Czytał scenariusz? Scenariusza nie czytał, ale coś tam mu zdradziłam. Był chętny. Tak? Był chętny. Po tej minie to poznałaś, czy inne przejawy? Troszkę inny. Stefanek ma bardzo mimiczną buzię, także widziałam, że był chętny, aczkolwiek musiał to przemyśleć. Pomogłam mu w tej decyzji. Karmą? Też. Przysmakami? Tak. Okej. Przed programem mówiłaś mi o ciekawej sytuacji, która spotkała was z mopsem. Tak, znaczy były dwie bardzo, bardzo podobne do siebie sytuacje, dlatego że kiedy zadzwoniłam do mojego taty i oznajmiłam mu, że mam mopsa. No właśnie, bo od tego się zaczęło, że, tak, tak. Że masz mopsa, czy że będziesz miała mopsa? Że mam mopsa. To mój tata zdziwiony, szczerze zdziwiony, powiedział, że do tej pory przez całe swoje życie myślał, że mops to jest tylko i wyłącznie miejski ośrodek pomocy społecznej. Także okazało się, że jednak nie. Jednak nie, no jest rasa psa o nazwie mops tak bez jest. Kropek. Tak, dokładnie. A drugą jakby analogiczną sytuacją do tego był sobie poranek sobotni, kiedy byłam ze Stefankiem na spacerze. Mój mózg jeszcze do końca się nie włączył, na pewno jedna półkula nie do końca. I podeszła do mnie pani i spytała mnie, czy może orientuje się, gdzie jest tutaj najbliższy mops. Chwilę to trwało, zanim domyśliłam się, o co chodzi, bo moja pierwsza myśl to była... Tu na trawniku. Tu. Tak, ale po dłuższym zastanowieniu... Stefanek to usłyszał? Nie, był zajęty swoimi ważniejszymi sprawami wtedy. Rozumiem. Nie wnikamy. Tak jest, tak, jego prywatne sprawy. I po chwili namysłu dopiero zrozumiałam, o co jej chodziło i z taką kamienną twarzą odpowiedziałam, nie wiem niestety. Ale naprawdę, to było analogicznie do reakcji taty na ten ośrodek i na mopsa. I było to dla mnie bardzo śmieszne. Dobrze, że Stefanek nie wiedział, o co chodzi. Tak. Zajmował się dalej swoimi sprawami. Tak. Jakie są mopsy? Mopsy są przekochane. Naprawdę to są takie chodzące endorfinki. No ale one dużo chrapią chyba, tak? Słyszałam. Chrapią, tak, ale mnie to absolutnie nie przeszkadza, bo ja tak naprawdę jak wyjeżdżam gdzieś bez niego, to ja nie mogę zasnąć wręcz, bo nic mi nie chrapie. I nic mi na przykład się nie przykleja. Są ludzie, co lubią spać pleckami spokoju, do twarzy. W ciszy. Ty do nich nie należysz. Nie. Dzięki niemu nauczyłam się, że żaden hałas mi nie będzie przeszkadzał.
sesja zdjęciowa. Jakiś czas temu widzę po włosach twoich. Tak, tak, tak. To było parę lat temu, ale mam sentyment do tej sesji. Stefanek tutaj również nie jest zachwycony, ale... Mopsy tak mają? Czy ten mops tak ma? Znasz innych tak aktorów, naprawdę... co też mają mopsy? Nie znam. Nie znam. Znam innych aktorów, którzy mają zwierzęta, mają psy i kochają zwierzęta. A czemu pies, nie kot? Miałam dwa koty. Poważnie? Miałam dwa koty w moim życiu, tak. Mhm. Miałam Dyzia i Gagę. Rasowe czy dachowce? Dachowce. Dachowce przygarnięte. No i skąd ta zmiana, że nagle pies? No bo jeżeli ktoś od zawsze ma kota... Kurczę, nie wiem. Nie wiem. Na początku myślałam, znaczy kiedyś bałam się kotów, kiedyś bardzo bałam się kotów. Koty to wyczuwały i na przykład kot mojej koleżanki potrafił mi wskoczyć na kolana. Ja już byłam sparaliżowana i on z pełną powagą i spokojem robił mi tak po całej twarzy i uciekał. I ja taka zostawałam. Ale tak, z krwawiącą twarzą. Tak. A, jednak. Także kiedyś się bałam kotów. Potem mi się to zmieniło, pokochałam te zwierzęta, pokochałam ich indywidualność i jakoś tak potrafiliśmy się dogadać, że jednak nie, one nie chodziły własnymi drogami u mnie w domu, bo byłam dość, no dyskutowałam z nimi, nazwijmy to tak, że one rzeczywiście może nie robiły tego, co ja chcę, no bo bez przesady, no kot się nigdy na to nie zgodzi, ale jednak jakoś tak współgraliśmy, dzieliliśmy to mieszkanie razem. Może to jest tak, że by polubić psa czy kota, pies musi ugryźć. W swoim wypadku kot musiał cię podrapać. Tak, to prawda, ale pies mnie nigdy nie ugryzł. Znaczy ja bardzo zawsze lubiłam zwierzęta. Mój tata miał Goldena Retrievera, Saszę, który był naprawdę też przekochany, naprawdę bardzo mądrym psem, już świętej pamięci niestety. I nigdy nie miałam czegoś takiego, że boję się psów, że zawsze lgnęłam do nich i psy do mnie. Także nie mieliśmy z tym problemu. Wróćmy do twojej pracy zawodowej. Dlaczego zostałaś aktorką? Bo stało się to dosyć wcześnie. Dosyć wcześnie i dosyć niespodziewanie. No właśnie, bo jak nastolatka może wiedzieć, czego chce w życiu, mając 17 lat? No kompletnie nie może wiedzieć. Ja chodziłam do szkoły muzycznej w Łodzi, gdzie byłam instrumentalistką, bo grałam na flecie i fortepianie. Troszkę potrzebowałam czegoś innego. Mogłam, ale też nawet w szkole szukałam innych pasji. Uwielbiałam angielski, uwielbiałam chemię. Także bardziej myślałam, że może w tym kierunku potem pójdę. Aktor, chemia. Ale miałam taki czas. W pewnym momencie pojawiła się w Łodzi szkoła muzykalowa, do której poszłam. Bo też właśnie chciałam tańczyć, chciałam śpiewać. Szukałam też swojej drogi w tym kierunku. I okazało się, że jest organizowany casting do Upiora w Operze. W warszawskiej Romie. Pojechałam na niego, tak naprawdę sprawdzić swoje umiejętności, czy może nawet nie umiejętności, tylko sprawdzić, jak wygląda w ogóle taki casting, czego się spodziewać na przyszłość, dlatego że ważyłam wtedy mniej więcej 15 kilo więcej niż teraz i miałam złamaną nogę w tym czasie. Ale specjalnie nie poszłam mając do lekarza. 17 lat. Tak, specjalnie nie poszłam do lekarza, żeby mnie nie wsadzili tej nogi w gips, żebym coś jednak mogła tam zatańczyć. Więc tak dokuśtykałam się na ten casting. I naprawdę nie spodziewałam się, że to się tak potoczy, bo to był wielki uśmiech losu i za który dziękuję, który zmienił moje życie. I cały czas ta bajka mamy trwa. Mamy te zdjęcia właśnie z tak Upiora, jest. Prawda? Tak. Czyli cały czas występujesz. Ile zagrałaś spektakli? W sumie zagraliśmy około 650 spektakli. Ogólnie. Teraz, samego Upiora. Tak, samego Upiora. Teraz będziemy obchodzić, obchodzimy już po świętach, zaraz wznawiamy 10. rocznicę Upiora w Polsce. Czyli 10 lat gramy ten spektakl, 10 lat gram tę rolę. Nie znudziło ci się? Nie. Nie, to jest tak piękny spektakl, tak piękna muzyka, tak piękna historia. No tak, ale jeżeli 10 lat robi się to samo. Ale z przerwami. Tak. Także pierwsze 2,5 roku rzeczywiście graliśmy w Romie codziennie, 7 razy w tygodniu, oprócz poniedziałków. I rzeczywiście była to ciężka praca, ale tak naprawdę no, jeśli coś jest pasją i coś się kocha, to nie jest to problem. I za każdym razem, kiedy jest kolejne wznowienie i kiedy kolejny raz możemy od nowa wcielić się w tę postać, to raz, jesteśmy zupełnie innymi ludźmi, bo dojrzewamy razem z tą postacią.
A dwa, za każdym razem jest to niby ta sama historia, ale opowiedziana zupełnie inaczej. Paulino, jak pies pomaga ci w uczeniu się ról? Jak się rozśpiewuje, to Stefanek... No jak to wygląda? Chce ze mną pośpiewać i na przykład mam wprawkę typu ła, 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 ła. I Stefanek wtedy intonuje, podobnie jak ja, i robi coś w stylu ła, 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 ła. To teraz, moi drodzy, zobaczcie, jak Stefanek śpiewa, albo jak ćwiczy podczas prób, właśnie teraz. No właśnie, to tak to wygląda? Tak, za czyli teraz ty śpiewasz? A on jest ze mną w duecie. I tak się dzieje za każdym razem? Tak. Niesamowite. Tak, zastanawiałam się, czy może będziemy razem występować niedługo. No, była taka możliwość, tak? Być no, może. No, no była, tylko tak. Stefanek. Ale że Stefanek wokalnie. Troszkę więcej musi poćwiczyć jeszcze. Tak, no ćwiczy ze mną za każdym razem, także już dochodzimy powoli do perfekcji. Bardzo fajnie. O czym marzysz teraz? Żeby nigdy nie zaprzestać rozwoju swojego. I żeby mój piesek, mój Stefanek cały czas mnie kochał tak bardzo, jak mnie kocha. Chyba mnie kocha. Tego ci życzę, na pewno. Każdy ja karmię pies... go, więc mnie kocha. I każdy pies kocha swojego właściciela, zwłaszcza jak wraca do domu. Jak ja wracam do domu, pies się zawsze cieszy. Ojej, tak. I chyba, że śpi. Dla no takich chwil warto żyć. To się wtedy nie cieszy. Niestety nasz program się kończy. Bardzo dziękuję, że znalazłaś chwilę czasu między spektaklami, żeby odwiedzić strefę zoologiczną. A ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy tym razem, następnym razem ze Stefankiem, prawda? Tak, tak, mam nadzieję, że tak się uda. Moi drodzy, moim gościem w dniu dzisiejszym była Paulina Janczak, aktorka, którą jeszcze gdzie możemy zobaczyć? W Teatrze Muzycznym Roma, Rampa i w Operze Filharmonii Podlaskiej. I w telewizji też? Oczywiście. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję bardzo. Następny program za tydzień. Dziękuję, Paulina. Dziękuję.